który ma rozum, powinien mówić, ale przepraszam, ale jak to się mogło stać? Ja wiem, co mi oczywiście powiecie, bo oczywiście odpowiedź będzie następująca. No ale to był Pan Jezus. To nie był jakiś zwykły chłop. To był Pan Jezus i przecież On go tak tam, tak go powołał. Co to znaczy? Pójdź za... No co to znaczy? Kochani, Pan Jezus nie używał żadnych nadnaturalnych mocy. Pan Jezus nie był jakimś magikiem, który, nie wiem, tajemnie ludzi pociągał. Nie. Dogmat o wcieleniu mówi, że Pan Jezus był w pełni normalnym, całkowicie normalnym człowiekiem. To nie jest tak, że jakaś aura była wokół Pana Jezusa i tam coś przyciągało do Niego. Nie. To był, no może dla mnie głupio, ale to był taki chłop jak ja. I oczywiście, że on miał sobie naturę boską, to jasne. Ale to nie tak, że w nim było widać tą naturę boską.